Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich Was, drogie siostry, bracia, przyjaciele i goście, i gorąco pozdrawiam członków zboru w Cieszynie. Chciałem zaprosić Was taką podróż poprzez teksty Pisma Świętego, ale też doświadczenia wielu osób, czy kilku osób, abyśmy mogli spojrzeć z taką nową wiarą, nową radością na Boże obietnice i na nasze życie, abyśmy zobaczyli siebie w Bożych planach jako bardzo ważne takie ogniwo, czy bardzo ważną część w tym budowaniu, dziele budowania domu Bożego. Biblia mówi, że my sami jesteśmy takimi żywymi kamieniami, z których wznoszona jest świątynia ku Bożej chwale. Jesteśmy zaproszeni do przeżywania kolejnych chwil naszego życia, dni, lat z Bogiem, ale z Bogiem, który pragnie używać nas jako potężne narzędzia, aby chwała Boża była objawiona po całej ziemi. I tutaj pierwszy tekst, to jest Księga Izajasza, rozdział 60. I przyjmijmy te pierwsze dwa wiersze z Księgi Izajasza jako takie Boże wołanie do naszego serca, do Twojego i mojego serca. Bóg zaprasza nas, abyśmy coś uczynili, abyśmy posłuchali Jego wezwania. Ja mam Biblię Gdańską, tutaj rozdział 60, czytamy następujące słowa. Powstań, objaśnij się, ponieważ przyszła światłość Twoja, a chwała Pańska wzeszła nad Tobą, bo to ciemności okryją ziemię, a zaćmienie narody, ale nad Tobą wzejdzie Pan, a chwała Jego nad Tobą widziana będzie. To są przepiękne słowa skierowane z taką potężną mocą. Powinniśmy je przyjąć z wiarą, z ufnością, że oto Bóg, Stwórca Wszechświata, obiecuje błogosławić nam nie tylko jeśli chodzi o tą prozę życia codziennego, że będziemy mieć za co zapłacić rachunki, że da nam siły, zdrowie, pójdziemy do pracy, zarobimy jakieś pieniążki i może się starczy na wczasy czy jakieś inne nasze potrzeby, ale Ty i ja jesteśmy zapraszani do współpracy ze Stwórcą Wszechświata, z Królem całego Wszechświata, aby chwałą Bożą cała ziemia mogła być oświecona. I tak jak brat czytał ten tekst, może popatrzmy jeszcze. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wiersz 2. Jesteśmy wezwani, zaproszeni, abyśmy gdzie przede wszystkim patrzyli? W tym świecie pełnym niepokoju, chorób, cierpień, osobistych problemów. W którą stronę mamy patrzeć? Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Ale to nie chodzi o takie, jak się gazetę przegląda nieraz, jakieś kolorowe zdjęcia są. Czasem Angorę kupię, tam na początku są ciekawe zdjęcia. To tak, tak, tak. Człowieka nieraz interesuje coś ciekawego zobaczyć, ale patrząc na Jezusa, coś w naszym sercu powinno się dziać. Jakieś tęsknoty, jakieś oczekiwania, jakaś pewność co do tego powinna się pojawić, że to takie zwykłe życie, takie zwyciężanie, ale też upadanie, powstawanie. Co prawda Biblia mówi, że sprawiedliwy 7 razy upadnie i powstaje i idzie dalej, ale Biblia mówi, że Bóg daje moc do zwycięstwa nad grzechem we wszelkich Jego przejawach, i takie życie takiego kompromisu ze światem nie musi trwać bez końca. Popatrzmy na kuszenie Jezusa. Pewną taką krótką myśl przeczytam, jedno zdanie, jak Jezus walczył i zwyciężał. Czytamy w Słowie Bożym, że trzy pokusy szatan skierował w stronę Jezusa, i
Jezus dał odpór złemu i jakie w związku z tym skierowano do nas wezwanie. Już przeczytam ten krótki fragment. Nadchodzi bowiem władca tego świata, 14 rozdział Jana, wiersz 30, mówi Jezus, ale nie ma on nic do mnie, bo nie było w Chrystusie nic, co by poddawało się sposobowi myślenia szatana, ponieważ nie godził się z istnieniem grzechu i nawet w myśli nie poddał się pokusie. Tak żył Jezus, tak ufał Bogu. Tak samo może być i z nami. Duch Święty po to został wylany w całej pełni i moc Boża udzielana jest człowiekowi po to, żeby dawać odpór złu we wszelkich jego przejawach i w każdej pokusie, abyśmy mogli być zwycięzcami. Wielu z nas może tak myśleć, ile razy już próbowałem. To jest zbyt piękne, aby było prawdziwe. No może u innych, ale ja jakoś tak nie mam tej wiary, że to się może udać. Ale bez takich, bez tej wiary, bez tych marzeń, bez modlitw, bez tej walki nie pojawi się zwycięstwo. I jesteśmy zaproszeni, aby wstąpić na tą drogę łączności z Ojcem, jaką miał Jezus. Skoro czytamy, bądźcie doskonali jako Ojciec Wasz Niebieski, tak i my mamy być doskonali, tak samo możemy walczyć z każdą pokusą, bo tak walczył Jezus. Ale głównie chciałem dzisiaj, abyśmy studiując Słowo Boże, patrzyli na Boże obietnice i na Boże zwycięstwa w życiu innych ludzi, w życiu pewnych postaci biblijnych, ale szczególnie w naszych czasach. I teraz chciałem poprosić, abyśmy doładowali nasze duchowe akumulatory, patrząc na pewne doświadczenia z Chin. Takich doświadczeń, jak tutaj, jest wiele w różnych częściach świata. Staram się oglądać takie filmy z pracy misyjnej na stronie Adwentyści WAF czy Adwentyści.pl i tam na przykład przedstawiono pewnego kolportera, który w ciągu kilkunastu lat pracy pozyskał 35 tysięcy osób do naszego kościoła z jego pracy, jego jacyś przyjaciele, ale taką liczbę podano, niezwykłą, niesamowitą liczbę. Tutaj podobna sytuacja. I bardzo proszę, abyśmy wysłuchali, to będzie 2-3 minuty, pewna siostra w kinach, tu będzie wszystko powiedziane, autorem filmu jest brat Wittlander i przedstawia przede wszystkim Bożą miłość, Bożą moc i potęgę Słowa Bożego, która objawiła się w pracy i w życiu takich prostych ludzi jak ty i ja. Posłuchajmy. Odwiedziłem Chiny i spotkałem tę wyjątkową kobietę. Nigdy nie zapomnę jej oczu, które odzwierciedlały niesamowitą siłę. Nieskomplikowana i jednocześnie potężna to moc ducha. Dziś jest pastorem okręgowym, niezwykle efektywnym w swojej posłudze. Pracę w tych okolicach rozpoczęła mniej więcej 20 lat temu, gdy było tu 100 wyznawców. Dziś w tym okręgu jest 20 tysięcy adwentystów Dnia Siódmego. 20 tysięcy. To niewiarygodne, niepojęte. Zastanawiasz się, jak to jest możliwe. Jej odpowiedź była rozbrajająco prosta i przejmująca. Spojrzała na mnie i powiedziała dwie rzeczy. Ludzie widzą naszą gorliwość. Oraz to dzieje się dzięki Duchowi Świętemu. Nie wspominała o tym, że mają dobrze zaplanowane akcje ewangelizacyjne. Nie było w tym nic wyszukanego. Byli za to zwykli ludzie z niezwykle silnym przekonaniem, z poczuciem tego, że Bóg postawił nas w tym miejscu i w tym czasie, abyśmy dokończyli Jego misję i że to Duch Święty jest z nami. Zaparło mi dech w piersiach. Gorliwość człowieka i moc Ducha Świętego.
Cóż za połączenie, cóż za efektywne połączenie. Będę o niej pamiętał do końca życia. Pokazane jest kilka krajów, Ameryka Południowa, Afryka Południowa, praca wśród sierot, dzieci, Ameryka Północna, Kalifornia, pewien w Buriach pracuje wśród bezdomnych, tutaj Chiny i jeszcze jedno miejsce uleciało mi. W każdym razie zachęcam do oglądania takich filmów. Mam pytanie, co czujecie, gdy słuchacie i widzicie no, takie sprawozdania i te cudowne doświadczenia z pracy misyjnej w innych częściach naszej ziemi? Co czujecie? Frustracja. Głośniej. Radość. Ja tam... Ciarki na tego. Ciarki. No, zgorszenie. 10 razy chyba oglądałem i każdy raz te ciarki czuję. Widziałem, że ktoś kręcił głową. Ten brat też mówił, zaparło mi dech w piersiach. I o to chodzi. Ja czuję zazdrość też, taką pozytywną zazdrość, że czemu nie u nas? Czemu nie w moim życiu? Czemu nie tu i teraz? Jakie są przeszkody dla Ducha Świętego stawiane w moim sercu? Ten brat się pytał, znaczy nie pytał, tylko stwierdził, że Bóg pragnie obudzić nas taką świadomość, że powołał nas w tym miejscu i w tym czasie, abyśmy wykonali ten Jego plan, jaki ma dla nas. I to nie ma żadnych przeszkód dla Boga, żeby tu i teraz podobne rzeczy się działy, albo jeszcze większe. Problem tkwi w Twojej i mojej głowie, w naszych myślach. To jest ograniczenie, umiłowanie tego świata. Przywiązanie do jakiejś tam tej prozy życia, do spędzania wolnego czasu. Nieraz mamy jakieś swoje uzależnienia, gdzie Duch Święty nie może się przebić do naszego serca. Puka, tak jak pieśni śpiewaliśmy, ale jakoś niewiele z tego wychodzi. Mówimy o zdrowiu, mówimy o różnych akcjach. Myśmy się przyjechali też uczyć, rozmawiać. Dziękuję bardzo za ten cukierek. Byłbym wdzięczny, gdybym mógł dostać po nabożeństwie, bo na pewno bym w naszych zborach zareklamował tą formę pracy misyjnej czy przekazywania ulotek. W każdym razie należy też obserwować, że gdzieś tam świat nas wyprzedza, ucieka. Nie tylko w teorii, ale w praktyce i prośmy Boga, aby przemienił nasze myślenie, nasze plany, nasze marzenia, aby użył nas. Taką ciekawostkę pokażę, nie mam zaznaczone, ale bodajże 2008 rok miałem kazanie w Skoczowie. Miałem przy sobie taką książkę Zdrowi stulatkowie, bardzo interesująca i pożyteczna uważam pozycja. Omówione zostały tu rejony długowieczności. I był na nabożeństwie z Niemiec pewien nasz brat i przywiózł znajomego, sąsiada, którym się opiekował i on mi tutaj się wpisał. Mam jego autograf i tutaj jest imię i nazwisko, Bernhard Fischer, data urodzenia 28 listopada 1912 rok. To był 2008 rok, może 10, w każdym razie ponad 5 lat temu. I ten pan żyje. Był leśniczym, w lesie dużo przebywał, pracował i obecnie ma tak jakby, wtedy miał 98 lat, to policzmy. No już głowa mi zaraz rozboli. To 104 lata gdzieś. I on czyta bez okularów swoje zęby, i tam inne tutaj nie będziemy już go opisywać. Mamy się czym pochwalić. Też gdzieś tam czytałem, że były życzenia 100 lat składane pewnemu naszemu bratu
W każdym razie też adwentyści żyją długo, no może w Polsce tak średnio, ale Kalifornia to jest taki nasz sztandarowy projekt, gdzie rząd amerykański wydawał dużo pieniążków, żeby zbadać, dlaczego mamy piękny film, ale pomimo, że jest głośno o adwentystach Dnia Siódmego w mediach, jest książka wydana 2 lata temu bodajże, Błękitne strefy czy Niebieskie strefy, wydawnictwo Galaktyka. Cały rozdział poświęcony jest Lomalindzie, Kalifornii. Ellen White jest opisana dokładnie, na całej stronie jest jej zdjęcie i opisany jest ten zdrowy styl życia adwentystów. Ale to miałoby być powszechne. Nie gdzieś tam jakiś rejon tu i tam, tylko mamy taki przywilej poprzez światło, jakie zostało przekazane około 150 lat temu, czy grubo ponad 100 lat temu, przywilej poznania i zaniesienia tych praw ludziom, bo jest duża różnica, szerzenie pewnej wiedzy teoretycznej, prowadzenie wykładów, a jest różnica, tak jak miałem możliwość widzieć i słyszeć, oglądać na filmach, gdzie przychodząc do pracy, do gabinetu, lekarz klęka ze swoją współpracownikami, załogą i modlą się. Modlą się, aby Bóg potężnie błogosławił ten dzień i wszystkie rozmowy i kontakty. I przed każdym zabiegiem, przed każdym masażem, przed każdym okładem jest modlitwa. I ci ludzie wiedzą, że Bóg jest w to ich leczenie zaangażowany. I na filmie, który można po nabożeństwie puścić, jakieś fragmenty, ale mogę go przegrać, to wszystkie wypowiedzi tych pacjentów przede wszystkim idą w kierunku uwielbiania Boga. Dziękują Bogu, że powołał takich ludzi, powołał ten gabinet i że oni mogli skorzystać. Ale nie tylko z uzdrowienia ciała, ale również z uzdrowienia duchowego. I to jest coś niezwykłego, że tak to działa, że ludzie nie są w stanie powstrzymać swojej radości i wdzięczności i na głos dziękują Bogu za cuda Jego uzdrowienia. Jesteśmy zaproszeni do tej niezwykłej współpracy. Chciałem powiedzieć, że adwentystą jestem 33 lata. Będzie data chrztu niedługo, w lipcu, w Wiśle. I w ciągu tego czasu Bóg pozwoli mi przeżyć różne bardzo radosne doświadczenia, gdzie mogłem obserwować działanie Ducha Świętego i reakcje ludzi, ich wypowiedzi, gdzie taka tęsknota, takie pragnienie poznania Bożych praw było na głos wyrażane. Jednym z takich momentów, akurat moim pierwszym zborem był zbór w Opolu i tam przez rok czasu co tydzień ustawialiśmy stoiska lub po domach chodziliśmy z literaturą. I przed domem towarowym Opolanin, takim starym domem towarowym na ulicy Krakowskiej, mogłem stać ze stoiskiem tak w tygodniu i nieraz stałem do 4, 5, do 5:30. Właśnie był pewien dzień, gdzie tak dłużej stałem i zgromadziło się ponad 30 osób. I taka dwugodzinna dyskusja i pytania. To był mój pierwszy rok w kościele. Taka pierwsza miłość, tyle radości. I opowiadałem, że byłem katolikiem i że gdy zacząłem Biblię czytać, znalazłem tak wiele różnic. I potem czytając książki katolickie, mam zresztą w torbie jedną z nich, tam znajdowałem opisy, jak uczy Biblia i dlaczego w sprawach życia po śmierci, czy soboty, przykazań, dlaczego wprowadzono te zmiany. I ludzie pytali, to dlaczego nas tak wprowadzają w błąd? Dlaczego nas okłamują? Dlaczego nas nie uczą tej biblijnej prawdy? I to dlaczego? Dlaczego? Takie zdziwienie i taka tęsknota. I byli ludzie bardzo poruszeni. Przez 2 godziny ponad 30 osób nie mogło odejść od stoiska. Zadawało różne pytania. Ja ich zapraszałem na wykłady, bo często były organizowane. I ta tęsknota, ten głód poznania prawdy Bożej w każdym prawie człowieku jest
w środku gdzieś tam, no mniej lub bardziej widoczny, ale na pewno jest. I Bóg nas posyła, abyśmy byli Jego narzędziami i spełnili to zadanie zaplanowane przez Niego dla nas. Posłuchajmy, co pięknego można na temat patrzenia na Jezusa usłyszeć i zobaczyć. No przepraszam, pewne takie myśli będę cytował z komentarza do czterech Ewangelii, czy z jakichś opisu życia Jezusa. I zaraz pierwszy rozdział, pierwsze zdania tu pisze tak. Wszyscy ujrzą, że chwała jaśniejąca na obliczu Chrystusa jest chwałą pełnej poświęcenia miłości. W promieniach padających z Golgoty wszyscy dojrzą, że pełna samowyrzeczenia miłość jest prawem życia na ziemi i w niebie i że miłość, która nie szuka swego, ma swe źródło w sercu Bożym i że w osobie łagodnego i pokornego objawiono charakter tego, który mieszka w światłości niedostępnej dla człowieka. My, patrząc na Jezusa, idąc w Jego ślady, powinniśmy pokazać ludziom tą pełną wyrzeczenia niesamolubną miłość poprzez służbę. Taką jak tu na filmie widzieliśmy. Zapytana ta siostra, skąd taki owoc tej pracy? Jak to się stało, że było 100 osób, a teraz jest 20 tysięcy w danym jakimś tam okręgu, w jakimś małym rejonie? Ona powiedziała, ludzie widzą naszą gorliwość. A druga rzecz, w zasadzie pierwsza, to jest dzieło Ducha Świętego. To nie jest twoja i moja praca. To nie jest wysiłek, który my musimy włożyć. To jest moc Boża, która nie może się objawić, bo pewne przeszkody stawiamy Bogu i powstrzymujemy tą moc Bożą, która delikatnie, Bóg nigdy gwałtem nie działa, ale tak taktownie, cicho, puka do drzwi naszych serc i pragnie wprowadzić nas na drogę niezwykłych cudów, niezwykłego zaufania i poddania Jemu wszystkiego. I prawda jest taka, że wydaje nam się, że jest to ponad nasze siły niektóre rzeczy, albo że my się w tym nie czujemy, albo że coś będzie no, naszą prywatność ograniczy, zabierze nam czas, nasze plany i będziemy no, nie do końca szczęśliwi. Ale posłuchajcie, z kolei opisując wesele w Kanie Galilejskiej znalazłem takie porównanie, że to co oferuje świat, to co zaczyna się śpiewem i radością, kończy się zmęczeniem i niesmakiem, ale dary ofiarowane przez Jezusa są zawsze świeże i nowe. W świecie, który On przygotowuje dla duszy, nie brak nigdy zadowolenia i radości. Z każdym nowym darem coraz mocniej odczuwa się radość z błogosławieństwa Pana i odpowiednio się je docenia. Udziela On łaski za łaską, a jej źródło nie może się wyczerpać. Jeżeli dzisiaj trwasz przy Nim, to fakt, że uzyskałeś dziś bogaty dar, zapewnia na jutro utrzymanie jeszcze większego, bogatszego błogosławieństwa. Dlaczego się bronimy przed takim szczęściem i taką radością? Co jest takiego w tym świecie, co może zrównoważyć, czy zastąpić te cuda Bożej miłości, jakie dla nas przygotował? Ja powiedziałem, że zazdroszczę tej siostrze, ale powinienem dołożyć wszelkich starań, więcej się modlić, więcej trwać przy Bogu, przy Jego obietnicach, przechowywać, uczyć się tekstów na pamięć, aby Bóg mógł to, co ma dla mnie zaplanowane, uczynić. No jest ta grzeszna natura, walka z samym sobą jest bardzo trudna, jak sami to robimy, ale jak zbliżymy się do Boga, już nie otworzę strony, tylko powiem, jest tu też takie zdanie, przebywając u stóp Jezusa, zostaniemy przemienieni na Jego podobieństwo. Nie chodzi o to, abyśmy sami te ciężary jakoś zwalczyli, bo to jest niemożliwe. My mamy patrzeć na Jezusa, mamy przebywać z Nim, mamy cieszyć się każdym Jego słowem, każdą obietnicą i Bóg dokona cudownej przemiany, przemieni nas
na swoje podobieństwo, ale też poprosi nas właśnie o współpracę. I posłuchajmy podobny, tak jak przed chwilką cytat. W Chrystusie łączy się czułość pasterza, miłość rodzicielska i niedościgła łaska litościwego Zbawiciela. Udziela on swego błogosławieństwa w najbardziej atrakcyjny sposób. Nie wystarcza mu samo udzielanie błogosławieństw. Pragnie rozdzielać je w formie najbardziej dla nas przyjemnej, wzbudzając nas pragnienie otrzymywania ich. I w podobny sposób jego słudzy powinni przedstawiać bogactwa chwały niewysłowionego daru. Cudowna miłość Chrystusa stopi i pozyska serca, podczas gdy wielokrotne powtarzanie teorii nic nie daje. Najlepszym przykładem, jak to powinno wyglądać, jest ten cukierek. Super pomysł. Ludzie lubią coś słodkiego, tacy jesteśmy. A jeżeli to jest ksylitol, no to żaden grzech. Jest to lekarstwo. My polecamy ksylitol nie tylko cukrzykom w sklepie, ale wszystkim, którzy mają problemy z dziąsłami, na paradontozę, dobry lek, na stany zapalne przewodu pokarmowego. To jest lekarstwo z brzozy. Naturalne, nieszkodliwe i bardzo słodkie. O wiele słodsza jest ta prawda o cudach Bożej miłości objawiona w Chrystusie. A jak pójdziemy w Jego ślady, to będziemy przeżywać niezwykłe cuda. Ochrzczony byłem w 83 roku na kampie, jednym z pierwszych, w Wiśle. I tam przyjechał brat Leo Ranzoli i pastor ze Szwecji, Sundqvist, który był misjonarzem. No te osoby, które tam gdzieś bywały, to pewnie pamiętają. I tam uczono młodzież tekstów biblijnych. I oczywiście no, nie poszedłem za ciosem i nie mam tego nawyku uczyć się codziennie, a znam takich adwentystów, którzy mają w komórce wgrane różne książki, ale też z Biblii różne przekłady i codziennie się uczą. I mam kolegę z Ustronia, który zna setki tekstów biblijnych, bo na zjeździe młodzieży gdzieś tam, nie wiem, w Niemczech, w Austrii też było takie seminarium, warsztaty, jak to robić, jak się technicznie pomóc tutaj. I tam nauczyłem się wtedy, przed chrztem jeszcze, przypowieści Salomona, kto ma życzenie, proszę otworzyć. Trzeci rozdział, wiersz piąty, szósty. Piękne słowa. I dzisiaj Pan Bóg kieruje takie słowa do ciebie. Zaufaj Bogu z całego swojego serca. I nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich ścieżkach czy drogach, a On prostował będzie ścieżki twoje. I to wyjdzie na zdrowie całemu naszemu ciału, tam jeszcze dalej ciekawe myśli. I o to chodzi. Droga siostro, drogi bracie, abyśmy mieli taką ufność na co dzień, w każdej chwili. I byśmy nigdy nie wątpili, że Bóg trzyma nas mocno w swojej dłoni i nie wypuści. I cokolwiek by na nas nie przyszło, nawet złego, że jest to jakiś Boży plan, nie kara, nie dopust, ale pewna Boża opatrzność i pewien plan, aby prowadzić nas do zbawienia najkrótszą drogą. I teraz no, praktyka. 20 około lat temu byłem w Gliwicach. Miałem zastępstwie za teścia, nie czuł się za dobrze, za brata Krzywonia, kazanie i apel wcześniej. I w apelu poprosiłem, żeby członkowie zboru ku chwale Bożej może jakieś doświadczenia powiedzieli. I być może niektórzy z was znają, ale na pewno nie wszyscy, doświadczenie pewnej siostry. I ona stała z tyłu, siedziała w ostatnim rzędzie i powiedziała, mam na imię Basia. I wracałam wieczorem do domu przez park, który miał takie no, żywopłoty, starsze już, wyższe. I idę wieczór, już ciemno się robiło i nagle usłyszałam za sobą kroki. Przyspieszyłam, ten ktoś też, zaczęłam biec, ten ktoś też, ale był szybszy. Dogonił mnie, przewrócił mnie i taka modlitwa, bardzo krótka. Panie Boże, masz mało czasu. Jak za chwilę czegoś nie zrobisz, to będzie nieszczęście. I co się dzieje? Za chwilę ona mówi do niego, w zasadzie od razu, czy Pan się Boga nie boi? Bóg patrzy z góry na to, co Pan chce zrobić. Jak Panu nie wstyd? Ona do niego. A on do niej,
A co ty jesteś, od świadków? A ona do niego, nie, ja jestem od adwentystów Dnia Siódmego. A on do niej, a co to są adwentyści Dnia Siódmego? Nie słyszałem. Ona, a to taki kościół protestancki, bo on znowu, a ja nie wiem, co to są protestanci. A ona, a wie pan, taka prośba, jakby pan mnie tak trochę popuścił, żebym powietrza mogła nabrać, to by nam się lepiej rozmawiało. I za chwilę siedzieli na ławce i odpowiadała mu na dalsze pytania. Mówi, była tak świetna rozmowa, że chciało się powiedzieć na końcu, miło mi było pana spotkać. Zaprosiła go na wykłady do zboru i rozstali się jak przyjaciele. Takie cuda czyni Bóg w tak dramatycznych okolicznościach. Co to znaczy zaufać Bogu? No jest to wesołe. Kilku zborach opowiadałem, są też uśmiechami. Także zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumieniu. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. W więzieniu pracuję od 87 roku, to takie wielkie słowo pracuję. Odwiedzam, no obecnie jak jestem wzywany, bo kiedyś to jakaś stała grupa była, ale w Tarnowskich Górach, gdy pracowałem jako kolporter, ewangelista, miałem pierwsze kontakty przez 2 lata i w Cieszynie 1991 roku mam umowę z zakładem karnym jako kapelan i przeżyłem takie doświadczenie, wiele różnych oczywiście, ale w pewnym momencie przyszedł człowiek, który przedstawił się. Ja miałem z nim osobne spotkanie też niedługo potem w takiej sali widzeń dwuosobowej, pozamykane wszystko. On mówi, nie boi się Marek, że się rzucę na ciebie i ci głowę urwę? Ja mówię, może bym się bał, jakbym nie był wierzący. Biblia mówi, że stoi anioł przy mnie, który jest silniejszy od ciebie i jak pozwoli Bóg, to niech się dzieje, co ma się dziać. I ten człowiek, gdy pierwszy raz przyszedł na spotkanie, no, biblijne, na nabożeństwo, na studium Biblii w więzieniu, powiedział, jestem w trzecim pokoleniu sadystą. Nazywam się Damian, pochodzę z Jastrzębia. Mój dziadek umarł w więzieniu za zabójstwo, a matka biła mnie od małego za wszystko do sinności. I żadnej litości, żadnego dobrego słowa. A ona już nie dała rady, pracowała w kasynie policyjnym. Przychodzili, dawała klucze od mieszkania policjanci, pałowali mnie do nieprzytomności. Jak dorosłem, miałem tam 12 lat, uciekłem z domu. No i jestem wolny, no w zasadzie nie do końca, bo przebywał w zakładzie karnym. Wyrok był za próbę zabójstwa żony. Nie wiem, co tam się stało, zostawiła go, no nie dziwię się, jak legion demonów, no to ciężko wytrzymać. Na targu w środku dnia pracowała gdzieś na targowisku w Jastrzębiu. Podszedł do niej 13 ciosów nożem. Cudem przeżyła, no i tylko dlatego dostał tam około 15 lat. I on opowiadał historię swego życia i powiedział, nigdy bym nie przyszedł tu na to spotkanie, bo no, uciekałem przed Bogiem całe życie i nie uznawałem Go, ale posadzili mnie w dwuosobowej celi z Gustawem. Człowiekiem, który wtedy miał około, tak jak ja obecnie, 55-6 lat i powiedział, że gdy zobaczyłem, jak ten Gustaw żyje, no nie będę, bo nie ma czasu całej historii tego Gustawa z kolei opowiadać, ale też siedział za zorganizowanie zabójstwa, gdzie no, za trzecim razem zabito byłego męża jego konkubiny. W Czechach to się działo. I powiedział, że ten Gustaw, no to jakiś psychicznie chory. No żadnych filmów pornograficznych o przemocy, żadnej tam takich głupot nie oglądał. Tylko czytał Biblię, modlił się i tam no, wegetarianin czy nawet weganin i postanowiłem sobie, że muszę go zniszczyć i wykończyć psychicznie, czy jak się da i wciągałem w to klawiszy innych więźniów, sam go atakowałem, wiele razy no, kłótnie, awantury i napaści w ciągu pół roku, siedząc w osobowej celi, wielokrotnie w ciągu dnia starałem się go jakoś tam upokarzać, niszczyć i na każdy mój atak spotykałem się z niepojętą cierpliwością, miłością, łagodnością i bandyta, który no, prawie zabił żonę, o drugim bandycie, który zabił za pośrednictwem kogoś innego człowieka, powiedział, czułem się tak, jakby mieszkał ze mną Chrystus. Tak powiedział.
To były niezwykłe słowa dla mnie, dowód tego, co czyni Duch Święty w sercach ludzi najbardziej zniszczonych przez grzech. Że Bóg daje siłę, daje poznanie, daje doświadczyć swoją obecność, swoją miłość. I dzieją się naprawdę niezwykłe cuda. Wierzę, że my sami przeżywamy wiele różnych cudów każdego dnia, moglibyśmy tu opowiadać o tych cudach. Ważne jest to, abyśmy dali Bogu szansę na taką głębszą obecność w naszym życiu, na takie żywe doświadczenie tego żywego Boga, który chce nas prowadzić, zmieniać, ale też przez nasze życie, taki delikatny wpływ, zmieniać życie innych ludzi, może nie w tak dramatycznych okolicznościach, jak to, o których opowiadałem. Słowo Boże mówi przypowieści Salomona, rozdział 18, wiersz 10. Imię Pana jest mocną wieżą. Sprawiedliwy się doń uciecze, a wybawiony będzie. Mamy na kim oprzeć naszą wiarę. Godzien jest naszego zaufania ten, który obiecał, że będzie nam błogosławił. Popatrzcie na pierwszy list do Koryntian, rozdział 15 i wiersz 57. To są takie klejnoty. W ogóle każdy tekst Pisma Świętego niesie nam wiele, wiele cennych nauk i wspaniałe poselstwa, ale niektóre są wybitnie poruszające, tak jak ta historia z Chin, i wzmacniające naszą wiarę i umacniające właśnie wiarę w to, że Bóg działa i Bóg zwycięża. U mnie pisze tak, 15:57, pierwszy list do Koryntian. Ale niech będą Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I jeszcze popatrzmy w Hebrajczyków 7:25, też podobny piękny tekst Hebrajczyków 7:25. Przeto i doskonale może zbawić tych, którzy przez Niego, przystępując do Boga, żyją zawsze, aby orędował za nimi, aby się stawiał za nimi. Skoro tu jest napisane, że Bóg przez Chrystusa daje nam zawsze zwycięstwo, to znaczy nie ma problemu w Twoim i moim życiu, którego Bóg by nie rozwiązał. Nie ma tak wielkiej obojętności, czy egoizmu, czy dbania o swoje interesy, którego Bóg by nie usunął i nie użył nas w swoim dziele ku swojej chwale. I oczywiście to tempo, ta droga jest bardzo indywidualna, bardzo zróżnicowana, ale Bóg obiecuje Tobie i mnie wiele, wiele cudów. W kwestii wierności Bogu, wierności Jego przykazaniom. Miałem ten przywilej rozmawiać z wieloma młodymi adwentystami, słuchać ich historii, ich przeżyć. I wspominam opowieść, stałem, pewnie 8 lat już minęło, czy 10 lat, kilka razy na kampie ze stoiskiem ze zdrową żywnością. I gdy przyjechałem pewnego roku, dosyć późno, już 8 wieczór, zacząłem tam rozkładać namiot, czy w ogóle auto. Jakieś też tam stoisko robiłem. Poszedł młody człowiek z Łodzi i opowiedział taką historię. Student mówi, że moja mama, powiedzmy Basia, bo do końca nie pamiętam, w pewnym momencie została na uniwersytecie, w którym pracowała, czy w jakiejś wyższej szkole w Łodzi, zapoznana z nową klasą i objęła wychowawstwo nad nową grupą studentów. I tam był taki zwyczaj, że po 5 latach nauki prace magisterskie wręczano tym absolwentom na wielkim balu, na takiej uroczystości, która odbywała się w sobotę. I ona, wiedząc o tym, w pierwszym roku razem ze swoją rodziną klękali i modlili się, żeby Bóg nie dopuścił, żeby ona tam poszła w sobotę wręczać te prace magisterskie, jako to, że była jej praca. I tak się modlili 5 lat. W ostatnim tam czasie, nie wiem, czy roku, czy miesiącach, codziennie się o to modlili. I przyszedł czas, gdzie wynajęto salę, udekorowano, kupiono te wszystkie napoje i żywność, rozesłano zaproszenia. I ona przychodzi w
piątek do pracy, a do rektora nie mogła dzisiaj dzwaniać, bo jakiś taki był tyran wybuchowy, no bardzo nieprzyjemny człowiek. No i tak zaufała Bogu. Panie Boże, nie wiem, no ja tam nie mogę iść. Przychodzi piątek, przychodzi do pracy. W sobotę miał być ten bal na drugi dzień, a wicerektor przychodzi, czy tam jakiś ten prorektor, nie wiem. Pani Basiu, ja nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ja nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego prace magisterskie rozda pani w poniedziałek w klasie, balu nie będzie. I tej uroczystości nie będzie. I tyle. I ja z nią rozmawiałem osobiście. Siostro, co tam się stało? Ona mi powiedziała, bracie, ja nie wiem. Oni mi do końca nie powiedzieli. Pan Bóg zadziałał, odwołano, powiedział, zmieniła się tradycja i historia naszej szkoły się zmienia. Nie ma od dzisiaj tych balów. Tak samo jak brat, który napisał książkę Cud za cudem, brat Goja, którego kazania czy wykłady na temat modlitwy pańskiej możemy na YouTubie słuchać. Proszę tych, którzy nie słuchali, abyście je przesłuchali. Opowiada i w książce też jest opisane, że miał iść na jakiś najważniejszy egzamin w sobotę, albo wylecieć ze szkoły, 5 lat studiów na nic. I w tym tygodniu przed tym egzaminem zmienili prawo w Rumunii, że w sobotę zlikwidowali zajęcia. Wtedy, gdy on miał iść na ten egzamin, bo ze względu na coś tam, chyba chodziło o oszczędność energii, zmieniono program zajęć i sobota stała się dniem wolnym od nauki. W każdym razie wiele innych cudów Bóg czynił, czyni i będzie czynił. Tak może pokrótce jeszcze. Brat Jaworski z Bielska Białej, szef, który przeżył wojnę, opowiedział takie doświadczenie. Słuchałem go. Przyszedł oficer niemiecki w czasie wojny, jakiś tam z Wehrmachtu, przyniósł mu skórę i powiedział, mamy jakąś uroczystość, defiladę i potrzebuje na poniedziałek czy na niedzielę nowe buty, a był to czwartek. On mu mówi, słuchaj, mam no parę godzin czwartek, tam noc, piątek, odkładam narzędzia o zachodzie słońca. No spróbuję, ale szans nie ma żadnych, bo to trwa dłużej, tam dzień czy dwa brakuje. On mówi, nie zrobisz, to pojedziesz do Oświęcimia i tam kominem wylecisz w powietrze. Masz wybór. I przyszedł w piątek, patrzy, czy on te narzędzia odłoży. Odłożył, przerwał robotę. Przyszedł w niedzielę i mówi, masz szczęście, przełożono defiladę. Czy uroczystość. O te dwa dni, czy ile. Skończył mu te buty. Po wojnie ten Niemiec został adwentystą dnia siódmego. Przyszedł do naszego kościoła, bo zaparło mu dech w piersiach, tak jak tutaj. Bo nie mógł się nadziwić, że ktoś może tak kochać Boga, żeby życie ryzykować no, i nie naruszyć Bożych przykazań. Takie cuda Bóg czyni. Mam zdjęcie, a może i tu, po nabożeństwie pewnie, nie będę teraz szukał. Bram Namysłow. To jest Ruda Śląska, gdy tam mieszkałem w latach 83-8. Opowiedział takie zdarzenie i dał zdjęcie pewnych monet złotych teściowi i my to zdjęcie no, mamy w rodzinie do dzisiaj. Też tak krótko, dwie minuty, minutę. Był w kościele jako młody człowiek. Odszedł z kościoła, no bo świat, wiadomo, i pracował w biurze projektów. Jako tam kreślarz jakiś zrobił techniczne, policjalne studia. No miał pieniądze, miał w miarę ułożone życie, ale sumienie nie dawało spokoju. Przyszedł do szefa, mówi, słuchaj, muszę mieć wolną sobotę. Nie mam spokoju, ja od dziecka święciłem sobotę, byłem adwentystą, porzuciłem Boga, teraz chcę wrócić, daj mi wolną sobotę, od zachodu piątek do zachodu w sobotę. No nie ma problemu, mówisz i masz, tylko wylatujesz z biura na budowę, będziesz pracował jako pracownik fizyczny i będziesz miał tam paru ludzi, jako brygadzista będziecie no, burzyć, stawiać. Mówi, trudno, ja chcę mieć pokój serca. I tak było. I przy kolejnej robocie, nie wiem, parę tygodni upłynęło, przez które to jego koledzy pukali się w czoło, koleżanki z biura, aleś ty głupi, na mrozie, na chłodzie, za gorsze pieniądze, ciężka robota, brudna robota. Mówi, trudno. Biblia tak mówi, ja tak musiałem wrócić do Boga. I był pewien piątek, rozebrali dom i trzeba było ten gruz wywozić na jakiś tam plac i ostatnie auto z gruzem, z belkami ze stropu już nie zdążyło pojechać na taki dalej oddalony plac. On mówi, słuchaj, ja tu blisko mieszkam do kierowcy, wywal mi to na podwórko, czego spalę, a te cegły tam mam dziury, to sobie wyrównam teren i tak zrobili. I gdy
uporządkował, to z jednej belki wyleciały chyba 4 takie złote 20-rublówki sprzed 100 lat, które mógł sprzedać, prawo pozwalało. I gdy jedną się zostawił chyba, a tą resztę sprzedał, wybudował górę domu, kupił używany samochód, to był początek lat 70. Także za auto to tam fortuna kiedyś, nawet używany. I kolegom w pracy, no oko zbielało, tak mówiąc, przestali się pukać w czoło. Oczywiście są to pewnie rzadkie przypadki, ale takie cuda czyni, żeby ukrócić pewne drwiny, też takie czyni. Także mamy ten przywilej studiować Słowo Boże, spoglądać na Boże obietnice i takie dwa teksty może na koniec, no nie chcę tu Was przetrzymywać, być może jakieś tam autobusy czy połączenia, dwa teksty na koniec, proszę abyśmy otworzyli. Izajasz 41:10 to jest też tekst, który nauczyłem się przed chrztem. Nie bój się, bo ja z Tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim wzmocnię Cię i dam Ci pomoc i podeprę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. A Psalm 89 z kolei mówi o szczególnej grupie ludzi, o Tobie i o mnie być może, jeśli zgodzimy się na zaufanie Bogu i na Jego prowadzenie. Bóg obiecuje, że wypełni nas radością i nasze życie nie będzie takim życiem doczesnych trosk, zmartwień, kłopotów, ale wielka radość, wielki pokój będzie nam stale towarzyszył. I to jest Boża obietnica. I Bóg cieszy się, gdy my większość naszego życia, pomimo oczywiście jakichś cierpień, chorób, problemów, my cieszymy się i wielbimy Go. I tu pisze właśnie o takiej grupie ludzi. Z 16 po 18 wiersz, Psalm 89. Błogosławiony lud, który zna dźwięk Twój, Panie, w światłości oblicza Twego chodzić będą, w imieniu Twoim weselić się będą każdego dnia, a w sprawiedliwości Twojej wywyższać się będą, bo Ty jesteś chwałą mocy ich, a za wolą Twoją wywyższy się ród nasz. I ludzie poznają, że jest Bóg żywy na niebie, że my jesteśmy Jego ludem i z radością przyłączą się do Boga i do Jego ludu. Będą się działy niezwykłe rzeczy. One się dzieją, tylko my nie zawsze o nich wiemy. Tak pewne krótkie doświadczenie na koniec. 6 lat temu może, zadzwonił do mnie szwagier z Ameryki. Tam jest już 28 lat. Jego żona pracuje w naszej szkole, w Paintry Akademii w stanie Maine, średnia szkoła. I dzwoni z taką propozycją. Marek, mamy taki zespół dzwonków angielskich bodajże i no kilkanaście czy tam około 10 osób w zespole. Mieliśmy jechać do Argentyny, ale tam jakieś zamieszki i Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie chciało nam dać ubezpieczenia i mamy wolne. W czerwcu, druga połowa, możemy przyjechać do Polski. Jak załatwisz jakieś tam sale, miejsca, trasę, przyjedziemy. Masz miesiąc czasu. No to zacząłem dzwonić po zborach, po kaplicach, po pastorach, po jakichś no, innych pozakościelnych instytucjach. I no, dziwiło mnie, że w niektórych zborach powiedziano, my się sami, tak brzydko mówiąc, swoją chałupę obstrzykamy, mamy chóry, mamy zespoły. No i nie chcieli, ale połowa się zgodziła. I jechaliśmy Łódź, 2 koncerty chyba, w Warszawie 3, Olsztyn, Szczytno, Giżycko chyba, Gdańsk, Gdynia, no i potem Wrocław 2, 3 w Opolu, no i na Śląsku w kilku miejscach. W sumie Słowacja, Czechy i Polska ponad 20 występów. Ale chyba Szczytno to było na Mazurach. Na koniec takie niezwykłe zjawisko. Jest koncert, grają na tych dzwonkach. No to był dla mnie jeden z najszczęśliwszych momentów w życiu, bo jeździłem z nimi około 2 tygodnie, pięknej muzyki słuchałem i słuchałem reakcji ludzi. Jest dom opieki społecznej, połowa ludzi na wózkach inwalidzkich, okulach, starsze osoby słuchają. Jest koncert i w trakcie utworu na cały głos ktoś się tak odezwał, w zasadzie krzyczał: o Boże, chyba jestem w niebie. Taka piękna muzyka. Nigdy takiej jeszcze nie słyszałem. I takie
patrzcie normalnie reakcje ludzi. Dyrektorka tego obiektu podeszła do dyrygentki i mówiła: proszę panią, gdybyśmy mieli świadomość, co my tu przeżyjemy, jaką muzykę będziemy słyszeć, na jakim poziomie, jak piękna to jest muzyka. Zrobiłabym wszystko, żeby tu ściągnąć, jak nie telewizję, to radio, to dziennikarzy, żeby to nagłośnić, żeby było głośniej. We Wrocławiu była telewizja, tutaj też koło Tarnowa gdzieś, no jakieś tam miasto, zapomniałem, też tam jakieś wywiady, nagrania, ale tak reagują ludzie, którzy nie mogą milczeć, gdy słyszą i widzą, no, Bożą miłość, Boże dzieła. To była całkowicie, no, bezinteresowna akcja. Oni sami się wszystko finansowali i każdy akt takiej miłości, poświęcenia, służby, tej czy innej, tak Bóg może błogosławić i będzie błogosławił. I życzę wam z całego serca, drogie siostry i bracia, abyśmy tak uwierzyli mocniej, że Bóg ma plany dla ciebie i dla mnie. I z wielką chwałą zakończy się głoszenie Ewangelii na ziemi. I tu i teraz możemy przeżywać wielkie cuda, jeżeli pozwolimy, aby Bóg używał ciebie i mnie na co dzień w takich kontaktach z ludźmi, nieraz w prostych rozmowach, w prostych kontaktach. Życzę wam z tego z całego serca. Amen.